Kopłe, słuchajcie, będę mieć pod gardle ciachnięte. Cieszył się jak dziecko, tylko trzeba było serię badań przejść, żeby taką operację zrobić. No i już był dzień wyznaczony tego zabiegu, przy czym oczywiście miały być kamery telewizyjne, co mojego męża zupełnie nie przerażało. Mówi, a co ja chcę, żeby to mi usunąć, to co mi przeszkadza? Przecież zobaczą, że to. Przecież nie powiem, że geny mi się rzuciły, czy że przez seks w tym biegu. No i niestety w przeddzień tego zabiegu telefon z tej kliniki, bo te badania przychodziły do kliniki, tej właśnie tego pana doktora, że ostatnie badanie, krzepliwość krwi, niestety mąż ma tak wysoką, że zbyt wielkie ryzyko, bo to wtedy może nastąpić martwica skóry. Karolak nawet tak się denerwował, bo on naprawdę, on jak dziecko się cieszył. No już nie powiem, co on zaczął mówić. Mówi, to pewno dlatego się wycofali, że ja jestem mało znany i szkoda im na mnie pieniędzy. Ja sobie uskładam, zaczął się odgrażać, ja już widzę, jak on składa. I on sobie zrobił w innej klinice. Pan, ja mówię sobie, na pewno to mówią prawdę. No i pan doktor nas zaprosił, była rozmowa. Mąż widział zaparty, że on sobie jednak to gdzie indziej zrobi. No ale jak pan doktor pokazał, bo ma takie zdjęcia pacjentów, którzy w innych, bo rzeczywiście, jeżeli jest podobno nieuczciwy lekarz, a pacjent się zaprze, że na jego odpowiedzialność, żeby to zrobić, to robi. No i potem właśnie ten doktor Szczyt leczył takich pacjentów. No rzeczywiście, to czasem masz przeszczepy, bo to nie o to chodzi, że twarz nieruchoma, tylko tu zupełnie martwica skóry, czyli trzeba jakieś przeszczepy tam, nie wiem, z uda, z pupy, tu coś. No to się Karolak wystraszył, ale widzę, że pan doktor mnie się zaczyna przyglądać. Ja miałam mieć te dwa zastrzyki. Ja mówię, przepraszam, dlaczego pan doktor tak patrzy? To w tym wieku człowiek nie lubi, jak tak mężczyzna zaczyna się wpatrywać w tę twarz. A on mówi, no bo pani Mario, jeżeli pan Wojtek, a to już były tak zwane zajawki, że będzie Karolak i Człażek. Mówi, jeżeli nie możemy panu Wojtkowi, to pani musimy coś więcej zrobić. Ja mówię, ale ja nie chcę, przysięgam. Mówi, dobrze, ale coś niedużego. I tak patrzy, mówi, pani się marszczą powieki. Ja mówię, ja cała się marszczę. Trudno, żeby się człowiek nie marszczył. On mówi, no dobrze, no ale cała, jak pani nie chce, chociaż moglibyśmy wszyscy z różnych rzeczy, tam poważne zabiegi były robione. Krótko mówiąc, jeszcze przyszła producentka, myśmy mieli już umowę podpisaną z mężem. I ona znowu mówi, błagam panią, my już nikogo nie znajdziemy na pani miejsce, więc powieki. Ja mówię, na czym to? No, że tu ciachnie i tu, ja mówię, i co będzie, i takie będę miała tu. Nie, że to ciachnie i szyję. No i pod pełną narkozą. No to jak pod pełną narkozą, aha, jeszcze mieli prośbę, żeby w czasie tego zabiegu, gdzie będą oczywiście kamery, żeby Karolak grał. No to on się wkurzył, powiedział, ja nie gram na fujarce, proszę państwa, ja nie będę grać, bo był tak wściekły i tak. No i następnego dnia rzeczywiście przyjechałam, oni chcieli, że ja tam dwa dni w tej klinice, biały szafroczek, budzeczkę, ja mówię, przecież ja mogę chodzić. Nie, nie. No i pan doktor w pewnym momencie anestezjował, powiedział, dostanie pani teraz zastrzyk. Ja otworzyłam oczy, leżę dalej w tym swoim łóżeczku, pięknym pokoiku i ja mówię, co, uciekłam z tego stołu, ta pani mówi, nie, już pani miała, już pani jest po zabiegu, już panią wybudzili, była tak silna narkoza, tak, że nic nie czułam. Nic mnie to nie bolało, nic, oni myśleli, że tam dwa dni zostanę, ja mówię, po co? I miałam takie plasterki przyklejone i troszkę te powieki podpuchnięte tu. Natomiast nic mi nie bolało, troszkę ciągnęło. A ja miałam następnego dnia szkło kontaktowe. No i zadzwoniłam do pana Miecugowa, ja mówię, panie Grzegorzu, ja będę musiała być w ciemnych okularach, a bo jeszcze warunek, że nic nie można malować oczu. Chociaż ja wprawdzie w telewizji zawsze, jak te panie chcą mnie malować, to ja mówię, słuchajcie, nie męczcie się, bo tej urodzie już nic nie pomoże. A to mówię od czasu, kiedy spotkałyśmy się z Dorotą Stalińską właśnie w telewizji, kiedy ją najpierw miały te panie malować i jedna tak spojrzała, a widać było po Dorocie, że ona miała jakąś taką, no jakąś imprezę, krótko mówiąc, bo dosyć taka zmęczona wyglądała. I ta pani, która miała ją malować, mówi, oj pani Dorotko, dzisiaj to musimy popracować, bo coś tak. A na to Dorota powiedziała, tej urody nic nie zabije, pani Krysiu. A jak druga, pani Basia do mnie podeszła, to ja mówię, a tu się proszę nie męczyć, właśnie tej urodzie nic nie pomoże. No ale tam zawsze coś próbują robić. No, czyli wiedziałam, że nie mogę z plasterkami takimi pokazać się w telewizji.
czyli okulary słoneczne. I Miecugow nas poprosił, żeby coś wymyślić, no żeby tak, nie, dlaczego ja jestem w okularach słonecznych. I to miałam z panem Grzegorzem Markowskim, ponieważ on ma trójkę małych dzieci, oglądał akurat jakąś taką starą bajeczkę o misiu Uszatku i tam był taki fragment, że misio wkłada ciemne okulary. On przyniósł ten fragment i powiedział, że misio po to złożył ciemne okulary, że jak zdejmie, żeby świat mu się wydał piękniejszy. Bo od razu zaraz był telefon. Czego Czubaszek jest w ciemnych okularach? Ja powiedziałam, że nie chcę świecić oczami za niektórych polityków. Ale to nikogo nie przekonało. Myśmy mówili z tym Markowskim przez godzinę o różnych sprawach. W ogóle to widzów nie interesowało, tylko te moje ciemne okulary. I nawet przyszedł taki SMS, że ja pewnie ogłoszę stan wojenny, bo jak Jaruzelski zapowiadał, to był w ciemnych okularach. Muszę powiedzieć, już następnego dnia oczywiście z Faktu i z Super Ekspresu. Pani Mario, co pani zrobiła? Więc mówię, miałam taki zabieg i to w tej chirurgii plastycznej, ponieważ mąż nie... I stąd były potem te tytuły, że ja się dam pociąć przez męża, ponieważ mężowi nie można było. Ale w związku z tym spotykają mnie tego typu, tak jak powiedziałam, że pytają, czy ja mam perukę, czy prawdziwe włosy, co mówię, można pociągnąć. Niestety tu mi też odstają. To na przykład to było gdzieś tydzień temu, a przecież ile od tego czasu już minęło, znaczy od tego programu minęło czasu, że jestem w sklepie na Puławskiej, ja mieszkam na Górnym Mokotowie, jakaś pani tak mnie ciągnie za rękę do okna. Ja mówię, co się stało? Ona mówi, niech pani podejdzie, pani Marii, nie znam kogoś. Ja tak staję przy tym oknie, ale troszkę już speszona. Ona mówi, bo chciałam zobaczyć, jak pani wygląda po tej operacji. No muszę powiedzieć, że trochę mnie to speszyło, ale tak się przyglądała. Pani miała całą twarz, ja mówię, nie całą, tylko powieki, proszę pani. A tu to nie miała pani, a trzeba było i tu zrobić. No i to są tego typu rozmowy. Jeszcze a propos takich uwag, to muszę powiedzieć, że właśnie jak byłam kiedyś na takim spotkaniu i coś mówiłam o tej swojej nienachalnej urodzie i taka w pierwszym rzędzie siedząca pani, prawie w moim wieku, powiedziała pani tak nagle, pani Mario, naprawdę, myślałam, że jest gorzej, dużo, naprawdę. Moja babcia, proszę pani, przed śmiercią wyglądała dużo gorzej. Tak mnie pocieszyła. Czyli ja się pocieszam, że jeszcze nie jest tak źle. Ale naprawdę, to autentyczna historia, jak jeżdżę na te spotkania i kiedyś byłam, nawet nie pamiętam, to była malutka miejscowość i taki malutki pensjonacik prywatny, w którym po spotkaniu oczywiście miałam nocować. I oczywiście był olbrzymi napis, że nie wolno palić. No ale ja tak okienko otworzyłam, wyrzuciłam się za to okno i oczywiście wypaliłam jednego papierosa. W momencie, kiedy wypaliłam, wracając na łóżko, pokój był strasznie malutki, zobaczyłam, że nad tym łóżkiem nie tylko jest czujnik od papierosów, ale chyba jakaś taka kamerka. A to czasem są takie, żeby zobaczyć, żeby się nie... Może tam ktoś patrzył i widział, że ja tam przez okno paliłam tego papierosa. No i usiadłam na tym łóżku i ja zawsze w nocy dzwonię do Karolaka, bo on w nocy nie urzęduje. Dzwonię, wyciskam ten numer i w pewnym momencie tak naciskam i zobaczyłam, a byłam bez okularu, bo ja do czytania muszę brać, ale nie chciałam się przecież pamiętać numer Karolaka. I zobaczyłam gębę, słuchajcie, tutaj, ale tak straszną. Myślę, oczywiście tamta kamera była i to strażnik, zaraz tu przyjdzie, to myślę, żebym zobaczyła, jak on wygląda. Rzuciłam, bo się naprawdę przysięgam, rzuciłam tę komórkę na łóżko, poszłam do torebki po okulary i tak powoli patrzę, a to moja twarz. Ja musiałam się powiedzieć, nacisnęłam aparat fotograficzny, a normalnie zdjęć nie potrafię. Ja sobie zrobiłam zdjęcie. Jak siebie zobaczyłam bez tych okularów, to po prostu koszę. I na przykład mnie pytają, wspominałam o tych spadkobiercach. Dopóki w tym nie brałam udziału, wszystkie odcinki oglądałam, bardzo to lubiłam. Od kiedy biorę w tym udział, podkreślam, biorę udział, a nie gram, bo ja nie jestem aktorką oczywiście i żadną gwiazdą, tylko biorę w tym udział i tam rzeczywiście nie ma ani jednego słowa napisanego, my wszystko improwizujemy. Więc od kiedy biorę w tym udział, to ja ani jednego odcinka już nie oglądam. Bo ja po prostu boję się, bo nie wiem, oni to powtarzają, nigdy nie wiem, w którym miejscu ja się tam pokażę. Ja mój mąż mówi, że to jest nienormalne po prostu, że ja, ale ja naprawdę niczego z sobą nie oglądam. I dlatego nawet w tym szkle kontaktowym, który jest przecież na żywo, ale my tam w studiu mamy takie duże monitory. To ja dlatego tak już czasem mąż, który to oglądam, i czego ty tak było patrzeć? Ja mówię, bo ja nie mogę na monitor wprost, bo tam siebie widzę, a nie mogę patrzeć na siebie,
Zawsze tak było. Rzeczywiście, no dokładnie wiem, to nie jest z mojej strony jakakolwiek kokieteria, przysięgam, tylko wiem, jak wyglądam i nie cierpię na siebie patrzeć. A propos kokieterii, na przykład, jak tak czasem pytają mnie, że ja tak stałam się dosyć popularna, dzięki jeszcze radiowej trójce, tym słuchowiskom, ja zawsze mówię i właśnie podkreślam też bez fałszywej kokieterii, że to nie dlatego, że ja tak świetnie pisałam. Wolę nie myśleć, co ja wtedy pisałam, te pierwsze słuchowiska. Ale po prostu miałam szczęście wyjątkowe, że był tam pan Jerzy Dobrowolski, niestety już od dawna nieżyjący, mój ukochany reżyser, i on mnie namówił do pisania i od razu zaangażował do tych moich tekstów, prawdopodobnie bardzo marnych. To nie znaczy, że ja teraz piszę dobre, ale pewnie trochę lepsze, bo przez tyle lat to człowiek się jakoś wyćwiczył. Ale miałam szczęście do takich aktorów jak pani Irena Kwiatkowska, Wojciech Pokora, Łazuka, właśnie Jerzy Dobrowolski wspomniany, nawet w pierwszym słuchowisku, dosłownie to było tuż przed jego śmiercią, był pan Boguś Kobiela, także naprawdę zawsze mówię, to nie aktorzy może tej klasy, co pani Cichopek czy bracia Mroczek, ale też utalentowani po prostu, też utalentowani i dzięki temu właśnie nie, że ja tak świetnie pisałam, tylko oni tak świetnie to interpretowali, że to się spodobało widzom i stąd jakoś zaistniałam jako autorka, no i potem już to tak poszło. Ja w ogóle nigdy pisać nie lubiłam i do tej pory, a teraz coraz bardziej nie lubię pisać. Ja zawsze mówię, że nie po to się urodziłam, żeby pisać, tylko po to piszę, żeby żyć. I kiedyś na spotkaniu ktoś mnie spytał, skąd ja biorę natchnienie do tego, co piszę. Od razu powiedziałam, po pierwsze, do tego, co ja piszę, to nie jest potrzebne natchnienie. Nie przesadzajmy. To nie są jakieś wielkie rzeczy. Pewno Mickiewicz miał natchnienie, jak pisał pana Tadeusza. Do tych moich głupot nie jest potrzebne natchnienie. Potrzebna jest tylko mobilizacja, no i żeby usiąść do tego komputera, no kiedyś do maszyny. No i co mnie jakoś tak inspiruje do pisania? Dwa albo trzy niezapłacone rachunki. Krótko mówiąc, jak tracę tak zwaną płynność finansową, to wtedy od razu siadam, zawijam rękawy i piszę. Dlatego teraz też mam zawinięte, bo mam z sobą komputer i w nocy będę pisała. Już chciałam tej nocy coś pisać, ale niestety, bo właśnie, do końca kwietnia trzeba było się rozliczyć z fiskusem. No i w związku z tym nawet musiałam troszeczkę pożyczyć, czyli stąd jestem teraz w tym momencie, że trzeba siadać i coś pisać i trzeba zarabiać. Oczywiście od razu powiem, że nie narzekam, bo my z mężem jesteśmy już od paru dobrych lat na tak zwanych to są emerytury twórcze. No i tu mówię znowu nie skarżąc, ale przysięgam, bo to nawet prasa podała, Karolak po paru rewaloryzacjach, bo przy okazji rozliczania dostałam z ZUS-u, to tak z ciekawości zerknęłam, więc ma w tej chwili 711 zł. No ja kupę pieniędzy, bo ja pracowałam 20 lat w radiu, no i potem cały czas to ja mam 1100, czyli pieniędzy, bo nie wiadomo co z tym robić, ale z kolei jeden z tabloidów mnie podliczył, i tytuł był taki, który mnie ucieszył, mianowicie tytuł był na pierwszej stronie w Super Expert, to było z miesiąc temu. Czubaszek puszcza z dymem fortunę. Ja się ucieszyłam, bo to znaczy, że mam fortunę, o czym nie wiedziałam. Ale jak przewróciłam na drugą stronę, bo to było na pierwszej tylko tytuł, to się okazało, że oni podliczyli, że ja palę te trzy paczki dziennie, podliczyli ile i to wypadło rocznie 14 tysięcy. Ja od razu napisałam w takim blogu, że ja się cieszę, że ja tego nie liczyłam, bo z tych nerwów, że tyle wypalam, to bym jeszcze więcej paliła, bo u mnie to bez problemu. Natomiast rzeczywiście, jak tracę czasem tę płynność finansową, to wtedy czasem biorę udział. Jestem jedną, to się nazywa współscenarzystką seriali. Czego nie lubię, bo jest to straszliwa robota. No jest takich seriali, które może ktoś z Państwa kiedyś oglądał, to kiedyś przez półtora roku długo płynności finansowej nie miałam. Jak widać, Karolak prawie w ogóle grań nie miał, szczerze mówiąc, więc ja musiałam pracować. To był taki serial na wspólnej, tam w początkach. Ja się głównie zajmowałam taką postacią, najbardziej lubiłam w tym serialu Grzegorz. To był syn tych głównych bohaterów, pan Lichota, Leszek grał. No i ja to przez półtora roku, on tam był takim prostym, no, mówię był, bo on się wycofał z tego serialu. Ale ja to pisałam
I tak starałam się, no tak jak ja, wprawdzie to wiedziałam, że to jest serial tak zwany rodzinny, czyli musi być tak, tak bardziej za serce chwytać, ale ja uważałam, że on może być ten mój główny bohater i taki może trochę czasem coś powiedzieć, dowcipnie, coś ironicznie. No i szefowa z TVN-u, która się zajmowała tym serialem, stwierdziła, że prosty człowiek to nie może tak sobie żartować. Ja się z nią nie zgadzałam. No ale w związku z tym, ponieważ ona była szefową, to mi podziękowała, no i po półtora roku przestałam. Natomiast potem bardzo długo, właściwie prawie cały czas byłam przy takim serialu, który no już go dawno nie ma, Brzydula. To przy tym byłam, bo tam było fajnie, między innymi tam jedna taka idiotka, taka Wiola, ona się chyba nazywa, tak przekręcała wszystko, co mi się bardzo podobało. To przy tym serialu byłam, ale mówię, to jest robota ciężka. Natomiast ponieważ mówię to zawsze, że ja nie lubię pisać i to jest prawda, to czasem pada pytanie, bo ja w wirtualnej Polsce piszę taki blog, to się nazywa blog niecodzienny. Nie dlatego, że wymyśliłam ten tytuł, że on jest taki znakomity, niecodzienny. Nie, to dlatego, że co drugi dzień piszę. No ale właśnie pytają mnie, skoro pani nie lubi pisać, to dlaczego to jest to jakaś niekonsekwencja, że ja piszę blogi? Więc od razu szczerze odpowiadam, bo ja wiem, że większość osób pisze blog wtedy, jak coś tam w duszy zagra, no i chce się z tym podzielić, prawda, to pisze. Mnie nic nie gra, czasem coś świśnie pewno przez to palenie, ale to nie jest powód, żeby siadać i pisać. Tylko po prostu wirtualna Polska chyba z jakieś 4 lata temu zadzwoniła do Artura Andrusa, Andrzeja Poniedzielskiego, Magdy Umer do mnie, proponuję pisanie właśnie blogu, mamy umowy i ja za to po prostu pieniądze, od razu mówię, nie są to wielkie kokosy, niemniej są i jest to moja praca i ja co drugi dzień muszę po prostu taki blog napisać. Ponieważ przedtem nie zaglądałam na blogi, ponieważ się zgodziłam, to pomyślałam, trzeba zobaczyć, na czym te blogi polegają. Bo ja traktuję komputer głównie jako maszynę do pisania i tam specjalnie tak nie śmigam po tym internecie, po tych wszystkich tych, ani po tych portalach. No, a nawet nie czytam komentarzy na swój temat. Oczywiście zawsze ktoś życzliwy mi doniesie, a to, że zimna suka, a to. Takie różne historie, ale ja się przestałam tym specjalnie przejmować. I nawet czasem tam właśnie do szkła kontaktowego ktoś zadzwoni, ponieważ ja to mam na zmianę albo z panem Grzegorzem Markowskim, który jest młodym człowiekiem, bardzo dobrze wychowanym. Jak jest taki nieprzyjemny telefon, to jemu się zaraz smutno robi, a potem mówię po programie, mówię, panie Grzegorzu, niech się pan nie martwi. Rzeczywiście, czasem bardzo są tam niemiłe telefony. Podobno się trudno dodzwonić, ale jeden jest taki pan Zbigniew Schojnic, który prawie do każdego programu dzwoni, strasznie wrzeszczy. A nie wiem dlaczego, często kończy, a pani Marysiu pozdrawia panią Zbysiu, więc nie wiem dlaczego sobie tak to wymyślił, czego mnie sobie tak ubrał. No i wracając do tego blogu, właśnie chciałam zobaczyć, jak się pisze te blogi. Akurat trafiłam na blog Kasi Cichopek, pamiętam, przeczytałam, no i tam to było tam tak napisane, że dzisiaj wyszłam z Adasiem, to wtedy był ten mały jej synek. No ale Warszawa nieodśnieżona, kochani, pa, lecę, bo mam serial M jak miło. No, ciekawe to było, palce poogryzałam sobie, co będzie dalej. Pomyślałam, ja nie mam takiego życia ciekawego, więc ja muszę nie o swoim życiu pisać, bo to jest nudne, czy coś. Ja wymyśliłam sobie, ponieważ lubię pisać dialogi, to mam po tych słuchowiskach pewno, które pisałam dla aktorów, wymyśliłam taką córkę mojej sąsiadki, kretynkę zupełną. I kiedy powiedziałam, że to jest postać wymyślona, to kiedyś na takim jednym ze spotkań jakiś pan spytał, to dlaczego pani taką idiotkę wymyśliła? Ja mówię, przecież to proste, bo ja przy tej idiotce wychodzę na mądrzejszą wreszcie. A ona jest rzeczywiście już idiotką skończoną. No na przykład jak tyle się mówiło o tym patriotyzmie, co jakiś czas temat wraca, więc ja wymyśliłam, ja niby z nią tak sobie rozmawiam, że ona mnie spytała, czy ja jestem dumna z tego, że jestem Polką. Ja tam napisałam, ja mówię, wiesz no, dumna, no nie pękam tak jak te nasze autostrady zaraz po oddaniu, to aż z dumy tak nie pękam, ale dobrze, że jestem Polką, no, na przykład byłoby straszne, gdybym się urodziła Węgierką, ona mówi, a co w tym byłoby strasznego? Ja mówię, bo ja nie znam węgierskiego, ta moja idiotka w to wierzy oczywiście. Teraz, ponieważ tak było głośno, ja musiałam wczoraj pisać właśnie przed pociągiem do znaczy nie, dokąd ja mieszkam? Przed samolotem, bo ja samolotem do Zielonej Góry przeciąłam, tak. Więc chciałam, ponieważ teraz 2 maja była ta znowu cała afera się zrobiła z tym orzełkiem z białej czekolady,
No więc znowu, że rozmawiam z tą swoją idiotką i mówię, no rzeczywiście, no bo tam część osób bardzo protestowała, zwłaszcza pan Waszczykowski, że PiS mówi czekoladowemu orłowi nie, a jak wiadomo, miał być ten orzeł potem pokrojony i przez dzieci zjedzony. No ale wystraszyli się i nie wiadomo, co się z nim stało. I ta moja kretynka w tym moim blogu napisała, że ona mówi, no ale jak tak zdenerwował wszystkich, to właściwie ten lepiej by było, żeby go zjedli i koniec. Ja mówię, ale orzeł to nie zając, że bo to zająca wśród przyjaciół wiadomo, że zająca zjadły, ale orła nie można. I mówię, orzeł po prostu zniknął jak sen, jaki złoty, to sen tego pijanego cukiernika, bo tak pan Waszczykowski powiedział, że to był sen pijanego cukiernika. No i tak sobie tam właśnie dialoguję z tą swoją idiotką i co drugi dzień to piszę. No poza tym piszę to prawie tak gratis, kiedyś było takie pismo, pies się nazywał, bo ja tak jak mówię, uwielbiam zwierzątka i zawsze jak mogę, bo mam zawsze jakiegoś psa, miałam kiedyś cudowny, bo oczywiście przez całe życie, wiadomo, te pieski się zmieniają, bo jednak tam co jakiś czas niestety odchodzą, ale miałam takiego psa i to było w czasie stanu wojennego i to było zabawne, bo on się Bimber nazywał. A ja mieszkam na Górnym Mokotowie przy ulicy Rakowieckiej, gdzie jest tam MSW akurat. I w czasie stanu, ponieważ Bimber był cudownym psem, ale innych psów nie lubił, się rzucał na nie. I ja się strasznie bałam z nim wychodzić, bo on na ogół na duży, ale małym też nie pogardził. No po prostu na każdego. Ja wymyśliłam sobie, że jak był stan wojenny, że po godzinie policyjnej będę z nim wychodziła, bo to ludzie bali się wychodzić. Ja z nim wyszłam, taka zima, a tam był ten przy tym MSWiA, to wszystko pozamykane, takie kraty i oni stali żołnierze z karabinami. Kiedyś kolega tu wiedział, że ja wychodzę po godzinie policyjnej z tym swoim Bimbrem, mówi, zobaczysz, jak on tam wpadnie do niej, bo on wczoraj jakby kota zobaczył, wiadomo, że poleciał. Mówi, jego zastrzelą, to nie ma żartów. Ja wiedząc o tym, kiedyś z nim wyszłam, no i wykrakał. Bimber zobaczył jakiegoś kota, wyrwał mi się, bo ja go na smyczy, wyrwał się i wpadł tam przez bramę. Ja przerażona zaczęłam się czepiać tych ogrodzeń i wrzeszczeć Bimber, prawie przez łzy. Jeden z tych żołnierzy tak powiedział, najpierw mówi tak, czy pani oszalała, nie dosyć, że godzina policyjna, a pani tu, a potem tak cicho, a pani kupuje czy sprzedaje? Ja już prawie przez łzy, bo ja się autentycznie bałam, że mi tego mojego Bimbra ustrzelą. I ja mówię, to nie, to jest pies, to jest mój Bimber. Oj, pani chyba już użyła trochę. Na szczęście ten mój pies się jakoś zorientował i na przygiętych łapach, bo wiedział, że źle zrobił, że... Więc taka była właśnie z Bimbrem przygoda. Też mam innego, zawsze pieska ze schroniska, ale też o tym się muszę pochwalić, że 2 tygodnie temu w Krakowie pan Grzegorz Szturmał, to było pod jego patronatem, taka była impreza, granie na szczekanie, charytatywna, oczywiście w Filharmonii Krakowskiej, gdzie 800 osób, wszystkie bilety zostały sprzedane, no i pieniądze z tych biletów szły na schronisko w Krakowie dla bezdomnych zwierząt i oprócz tego, no i tam występował właśnie Turnał, oczywiście śpiewała Anna Maria Jopek, Urszula Dudziak. Ja miałam to prowadzić z Arturem Andrusem, ale on się rozchorował. Miałam z jakimś poetą, pan Bronisław Maj, chyba z Krakowa. Trochę się wystraszyłam, bo ja z poezją nie mam nic wspólnego. W życiu wiersza nie napisałam. Myślałam, to taki poeta bujający w chmurach. Nie, okazał się całkiem fajny facet, bo 2 dziewczyny z tego schroniska przywiozły 2 pieski. No takie powiedzmy rasy troszkę mieszane, bym powiedziała. Jeden się nazywał Klops, a drugi Donat. I też chodziło o to, żeby namówić tam kogoś z tych 800 osób, żeby adoptowali, znaczy, żeby te pieski znalazły swój dom. Te dziewczyny były rano z nimi u fryzjera, z tymi pieskami, żeby tak ładnie. Kacper od razu, znaczy Klops, przepraszam, Klops od razu poszedł. No a został Donald. I ja już tak sobie myślę, i te dziewczyny, jak mu będzie przykro, że ten pójdzie gdzieś do domu, a ten wróci do schroniska. No ja do tego poety, ja mówię, musimy zachęcić tych ludzi, żeby wzięli jednak Donalda. No ale jak, więc tak wychodzę, ja mówię, proszę Państwa, bo się dowiedziałam, że Kraków to jednak jest bardziej taki pisowski. Więc ja mówię, ja się dowiedziałam, że on na długie ma Jarosław. Jeżeli się Państwu to nie podoba, to jeżeli na przykład was Donald denerwuje, to jaka to frajda, iść mi i wrzasnąć Donald do nogi.
No ale to jeszcze wciąż jakoś już tak widziałam, że jakaś pani chyba się zastanawia. Już mieliśmy ostatnie wyjście z tym poetą, z tym się... Nie ma nikogo z Krakowa tu. Bo tak to mi się, to jednak są krakuski, trzeba ich jeszcze inaczej zachęcić. No i powiedziałam, że ja już się domyślam, dlaczego nikt nie chce wziąć Donalda, bo on w przerwie powiedział, że on troszeczkę popala sobie i że pewno tu państwo się boją, że jak go wezmą, to on zacznie przepalać całą fortunę, puści z dymem. Więc ja będę jego mamą chrzestną i obiecuję, że co miesiąc będę wysyłała 100 zł na kieszonkowe dla Donalda, żeby miał na papierosy. Nie wiem, czy to podziałało, ale naprawdę po tym wejściu Donald został wzięty. Już mam kontakt z tą panią, już zresztą wysłałam pierwsze kieszonkowe dla Donalda. I wiem, że już ma nowy dom. No tym się chwalę, że mamie nawet już w tę niedzielę pozdrawiałam swoich trzechniaków, tak? Z Krakowa, Donald, ale wspaniały taki jamniko podobny, brązowy. Nie wiem, czy dokładnie do naszego premiera podobny, może zrobimy trochę, chociaż nie podobno nasz premier ma wilcze oczy, a ten ma łagodne takie oczy. Natomiast klopcik taki bardzo sympatyczny. No to tyle, jeśli idzie o dobre uczynki moje, bo nic tak specjalnie nie robię. Czym ja bym się jeszcze mogła pochwalić, to już naprawdę, ja zawsze mówię, jak ja długo nie palę, proszę Państwa, to tracę kontakt z rozumem. Mój mąż mówi, że różnicy nie ma żadnej, że ja cały czas tak mówię. Zresztą muszę powiedzieć, że 4 dni temu byłam, chyba wspominałam, w Krynicy Górskiej, a dzień wcześniej to był przypadek, w tym samym miejscu grał mój mąż, o czym ja wiedziałam, bo on miał taką dłuższą trasę. Ale wiedziałam, że on wyjeżdża gdzieś tam dalej, jedzie chyba do Rzeszowa miał jechać, a ja właśnie będę w tym samym miejscu w Krynicy. Przyjeżdżam tam, a ten pan organizator mówi, mam dla pani fajną niespodziankę, zatrzymaliśmy pana Karolaka, będzie na pani spotkaniu. To pierwszy raz w życiu było. Ja się tak zdenerwowałam, bo to nie jest fajnie, jak mąż siedzi, Matko Boska, ani nic złego o nim powiedzieć, ani dobrego też nie, bo się zrobi zarozumiały, ale w każdym razie powiedziałam tym państwu, którzy tam przyszli, powiedziałam, jesteście państwo świadkami właściwie chyba jedynego przypadku w swoim rodzaju. Mianowicie Karolak będzie musiał 1,5 godziny mnie słuchać, bo w domu nawet 15 minut nie jest w stanie mnie posłuchać. Jak to każdy mąż normalnie, a tu będzie musiał 1,5 godziny. Rzeczywiście cierpliwie wysłucham. No. Bo ja mówię, jak ja na przykład wracam z takich 4 dni, a on akurat jest w Warszawie, to on w domu, to on nawet ogonem nie mernie na mój widok. A pies jak się cieszy, ja dlatego wolę. Jak Agata Młynarska niedawno w jakimś wywiadzie powiedziała, bo ona tam przecież już chyba 2 razy się rozwodziła, mówi, że ona jednak marzy, a teraz ona naprawdę rewelacyjnie wygląda, że ona jednak marzy, że kogoś spotka i mówi, tak by chciała, żeby ktoś zawsze w domu na nią czekał, żeby był taki wierny już tym razem. To ja ją spotkałam, ja mówię, Agata, kup sobie psa, no, nie licz na faceta takiego, bo to jest raczej niemożliwe. Tak jak mnie na takim spotkaniu właśnie, bo mówię, kiedy tracę ten kontakt, rozumiem, że długo nie palę, no to wtedy proszę o pytania, bo to mi troszkę pomaga i żeby jakoś ten rozum, nie wiem, no, się bardziej tak ułożył w głowie. Więc jeżeli jest jakieś pytanie właśnie, to ja na wszystkie pytania szczerze odpowiadam, także... A, no czasem jest takie pytanie, czy ja uważam, że Polacy mają poczucie humoru. Więc tak, po pierwsze mówię, nie mnie sądzić, co ja mogę sądzić na ten temat. Uważam, że pewnie jak wszyscy ludzie na świecie, jedni mają większe, drudzy mniejsze. Jedyne co wydaje mi się, ale też nie wiem, czy to dotyczy tylko Polaków, bo ja się po świecie nie szwendam, tak szczerze mówiąc, to byłam dawno temu, jeszcze w czasach PRL-u, raz byłam w Bułgarii, raz było takie państwo NRD, którego już nie ma, ale nie dlatego, że ja tam pojechałam, to zniknęło, po prostu zniknęło. Czyli ja nie, po świecie się nie szwendam i nie wiem, ale wydaje mi się, że przynajmniej jeśli idzie o Polaków, że nawet mając poczucie humoru, to nie bardzo potrafimy śmiać się z siebie. I dlatego ja uważam, że taka autoironia i dystans do siebie jest to bardzo fajne. I dlatego zawsze podaję jako przykład, bo moim takim idolem to jest Woody Allen, jeśli idzie o poczucie humoru, nawet nie jego filmy, tylko jego właśnie autoironia, że on z siebie potrafi się śmiać, bo on przecież, no przypominam, to każdy o tym wie, chyba on jest Żydem, co widać zresztą po nim.
I że on się nawet potrafi śmiać ze swojego żydostwa, bo w zeszłym roku w Warszawie była grana jego sztuka Zagraj to jeszcze raz sam, Kuba Wojewódzki grał Woody'ego Allena, już to bardzo dobrze zagrał, grał, ale sam Woody Allen wymyślił, pisząc tę sztukę, według której potem film powstał, wymyślił taki dowcip, mówię, powtarzam, będąc Żydem, wymyślił taki dowcip, dlaczego Mojżesz przeprowadził Żydów przez morze, bo wstydził się iść z nimi przez miasto. I teraz, gdyby to ktoś, kto nie jest Żydem, powiedział taki dowcip, byłby antysemitą. Natomiast to świadczy, że Woody Allen ma duży dystans do siebie i jakieś poczucie humoru. To samo pytanie, czy ma obsesję na punkcie śmierci, czy się boi, a to też jest takie żydowskie podobno, to on mówi, nie, ja się nie boję śmierci, ja mam tylko jedno marzenie, że kiedy ona przyjdzie, to żeby mnie przy tym nie było. I to ja się też tego mniej więcej trzymam, chociaż też kluczowo ostatnio mnie spytano, ponieważ nie mam dzieci, tylko mam w tym serialu tego Artura i w tym serialu Spadkobierca, tak naprawdę to nie mam. No i kiedyś ktoś mnie tak spytał, prawie ogromny, no ale czy pani musiała, to na starość pani poda szklankę herbaty. Ja od razu powiedziałam tak, pierwsze starość to już jest w tej chwili, po drugie ja herbaty nie cierpię, a rzeczywiście żyję prawie 100 lat, czy ja tak mówiłam zawsze, żyję prawie 100 lat, ale już kiedyś usłyszałam, proszę się tak nie odmładzać. Więc ja już w związku z tym nie mówię, że żyję prawie 100 lat, ale coś koło tego w każdym razie. No więc mówię, czyli nie herbatę, wodę, no a jeżeli się sama nie będę mogła doczołgać do szklanki wody, czy jeszcze takiego energetyzującego napoju, niezdrowego, nie powiem, bo to jest reklama, ale rzeczywiście herbaty w ogóle nie piję. Czyli po prostu, zresztą zawsze mi się wydawało, że nie jestem ani ja, ani Karola, to nie jest też tego zdania, nie jesteśmy tak genialni, żeby te geny właśnie, które tak świetnie działają na różne osoby, żeby nasze geny koniecznie komuś przekazywać, bo to nic takiego wspaniałego. Karola zawsze mówi, że jest straszliwym egoistą, co jest prawdą, a i właśnie spytano mnie, czy u nas obowiązki takie domowe, bo też się tyle mówi o związkach partnerskich, ale nie tylko tych homo, ale również hetero. Zresztą a propos tego, to pewno Państwo czytali w internecie, ale to autentyczna historia, że tacy młodzi ludzie zrobili eksperymenty, biegali po Warszawie i pytali takich przypadkowych ludzi. Czy jest u pana, czy tam u pani ktoś w domu hetero? Ale co pan, skądże? To tak śmieszne, to po prostu tak śmieszne, bo już niektórym się ludziom zaczyna to wszystko wyciągnąć. Ja to mnie rozśmieszyła, bo taka najbardziej, tak jak wspominałam przedtem o pani Nelly Rokicie, która mnie bawiła, że ona w tym miała jakiś dzień. Natomiast jest takie nowe zjawisko, ostatnio jakoś niestety nie widziałam jej. Mówię o tym zjawiskiem jest dla mnie pani profesor Pawłowicz. No to jest rzeczywiście dla mnie zjawisko. Ale mnie najbardziej zaskoczyło to, że ona w pewnym momencie zaczęła mówić o tych związkach różnych i powiedziała, że związek, który nie ma dzieci w ogóle, że właściwie głównym celem człowieka jest prokreacja. A dopiero potem się dowiedziałam, że ona sama jest panienką, no może nawet taką dorosłą już dosyć panienką i że bezdzietną jest. Zresztą opowiedziała historię swoją, kiedy taki duży wywiad, że jak ona była młoda, powiedziała, byłam bardzo atrakcyjną dziewczyną i mnie się wyrwało, bo ja mówię, że mnie się tak czasem wyrywa. Ja mówię, była taką atrakcyjną, patrzcie jak to się ludzie zmieniają. Aż mi się głupio zrobiło. Druga sprawa, to znaczy ja naprawdę. Potem wszyscy, znaczy niektórzy podejrzewają, że ja to mówię celowo. Nie, naprawdę tak coś klapnę. No i tam mówiliśmy akurat w szkle kontaktowym coś o pośle cymańskim, którego miałam okazję poznać, bo zawsze na temat papierosów rozmawiamy i tak dalej. I chyba, bo wtedy byłam chyba z Wojtkiem Zimińskim, no nie wiem, ale coś to było a propos, że on powiedział, ale pan Cymański, poseł, europoseł teraz, przepraszam, europoseł, to widzicie Państwo, oni teraz takie, prawie takie billboardy noszą sobie, bo ich mylą, bo podobno sami o tym mówią, że na przykład podchodzi na stacji do Cymańskiego, ktoś mówi, ach panie Tadeuszu, pan jest najmilszym posłem w PiS-ie. I oni ich to strasznie denerwują, że oni są w Solidarnej Polski i teraz była znowu pani Beata Kempa, też miała taki, żeby jej nie pomylono. Ona kiedyś też była bardzo fajna, ale teraz przy pani Pawłowicz to już jest w ogóle szaleńska. Ale wracam, że w pewnym momencie właśnie ten
w szkle kontaktowym ten Wojtek Zimiński mówi do mnie, ale pani pamięta, bo u nas jest zasada, bo jesteśmy na ty oczywiście prywatnie, natomiast tam mówimy per pan, pani. Niektórzy nawet nam to zarzucają, ale tak mnie cugo wymyślił, tam czasem ktoś się pomyli i wyrwie mu się per ty, bo oczywiście jesteśmy na ty. Czy nie, ja z Miecugowym jestem, bo od kiedyś był moim szefem w Radiowej Trójce, to jakoś mi tak nie wypada. Natomiast jestem, no nic, ale wracam, że Zimiński mówi, że poseł Cymański ma 5 dzieci. Ja mówię, 5 dzieci, no to nie w kij dmuchał. Dopiero w momencie, kiedy to powiedziałam, zobaczyłam minę Zimińskiego, zdałam sobie sprawę, że to dosyć niekomfortowo zabrzmiało. Ale wiem, że w takich sytuacjach najgorzej zacząć się tłumaczyć, bo to wtedy jeszcze gorzej. Więc ja naprawdę czasem coś tak palę i bardzo się pilnuję, bo przysięgam, nie chcę nikogo urazić. No uważam, że tam jakie mam poglądy, bo ja już doszłam do tego momentu, że wiadomo, że nie wszyscy mogą mnie lubić, nie tylko, że nie muszą, ale nawet nie mogą. No, no tak to jest, że są różne sympatie. I dlatego też tymi głosami w internecie, które są, kiedyś mi taka pani na przystanku, ale nie tak dawno, stoję na przystanku, tak przed południem, dosyć dużo ludzi tam na ulicy Rakowieckiej. Jakaś pani podchodzi, taka starsza, ale bardzo elegancka, podchodzi, mówi, ach pani Mario, prawda pani Mario, mnie tak, ach chciałam panią od mojego męża, bo mąż bardzo pani ją lubi. Ja mówię, ach to proszę, to bardzo mi miło, proszę pozdrowić męża. Ona już tak odchodzi, ale się odwraca i już wrzeszczy tak, ale ja go pani nie znoszę. Ja wszyscy od razu patrzą. Nie, i to jest śmieszne, ale oczywiście są takie, ja mówię, to nie, że ja się wtedy czuję urażona, tylko nie wiadomo jak zareagować po prostu, bo tak powiedzieć do tego, kiedyś mi taka pani capnęła za rękę i mówiła, ja na panią już nie mogę patrzeć w telewizji. Ja mówię, pani, ja mam to samo, ja na siebie nie mogę patrzeć. Ale mnie pani tych głupot mi opowiada, więcej szacunku dla matek Polek. Ja mówię, tak, oczywiście. Ja bym jej coś powiedziała, bo już mnie zdenerwowała, ale się bałam, że ona mnie chlapnie po prostu. Ja miałam przez 3 dni, przysięgam państwu, miałam takie tutaj, no i miałam też to, o czym się pochwalić, że raz w życiu poczułam się jak gwiazda, proszę państwa, w zeszłym roku w czasie Euro, ale nie to, ja tam nie robiłam za te Natalie Siwiec, która tak, nie, to ja miałam właśnie taki 4 dni spotkań. Byłam w Krakowie i tam miałam spotkanie, a potem samochody mnie tak po różnych tych wożono. Tam jakieś 3 miejscowości. I to akurat zapamiętałam, bo ja się prawie piłką nożną absolutnie nie interesuję, ale to Euro troszkę wsiągnęło. I akurat tego dnia właśnie, gdzie miałam spotkanie, zaraz powiem gdzie, miałam zaplanowane spotkanie, był mecz Polska-Rosja, no która wiadomo, że tym bardziej interesowała. A miałam w hotelu w Krakowie taki fajny telewizor i pan, który ze mną jeździł i woził mnie na te spotkania, widziałam, że też chciał obejrzeć mecz. Ja mówię, fajnie by było, żebyśmy sobie obejrzeli spokojnie ten mecz. No ale było spotkanie, od razu mówię, spotkanie w Nowym Sączu. A tylko przyjechałam do Krakowa na to spotkanie, pani organizatorka Biblioteki Krakowskiej powiedziała, wie pani, muszę panią ostrzec, żeby potem pani może nie było przykro, pokażę pani wydruk z komputera. I właśnie z miejscowości Nowy Sącz, w której nigdy nie byłam, pokazała, że tam był dosyć duży artykuł, że nie chcemy czubaszek, bo ja tam miałam niespotkanie. No i że tam pan ksiądz, znaczy ksiądz prosił, żeby zerwać te plakaciki, że ja przyjeżdżam i to pozywano. Ja oczywiście uznałam to świetny pretekst, ja mówię, jak nas nie chcą. Poprosiłam tę organizatorkę, żeby zadzwoniła do Nowego Sącza, tam do tej biblioteki, że w tej sytuacji, jak mi nie chcą, przecież nie będę się pchała na siłę. No ale ona powiedziała, że pani dyrektor mówi, że tam jednak ludzie przyszli, że chcą, że jakoś pocztą pantoflową się dowiedzieli. No i nic, ja strasznie żałowałam już do kierowcy, mówię, moglibyśmy sobie mecz obejrzeć, Polska-Rosja, no trudno, jedziemy. No i dojeżdżamy do Nowego Sącza i on w pewnym momencie, ten kierowca, ja mówię, dlaczego? On mówi, wie pani, bo ja znam tę bibliotekę, jest jedno wejście, a tam stoi pikieta, stoi z 20 osób z takim dużym plakatem, nie chcemy czubaszy. Ja mówię, no to teraz wracamy do Krakowa na mecz, jeszcze zdążymy. A i on zadzwonił do pani dyrektor, która wyszła, powiedziała, że tam dużo osób przyszło, ale jedno wejście. Ja mówię, wie pani, nie to, że ja się boję, no ale nie będę, no stara baba, kurczę, będę się przepychała, ktoś mnie jakimś pomidorem trzepnie. Ona nie, ale wie pani, ja zadzwoniłam do burmistrza, do tego zmierzam się, poczułam jak gwiazda. I pan burmistrz, proszę państwa, przysięgam, przysłał straż miejską i ja pod eskortą straży miejskiej weszłam tam do tej biblioteki. No i czułam się pierwszy raz jak gwiazda.
No i tam rzeczywiście było bardzo dużo ludzi, nawet przepraszali mnie za te billboardy i tak dalej. A co było najśmieszniejsze, że potem pani dyrektor powiedziała, że ta, ponieważ Straż Miejska tam jeszcze przez jakiś czas stała pod tą biblioteką, ale jednak ci się rozeszli z tym. Rozeszli się i podobno część tych osób weszła jednak na to spotkanie, było i było bardzo fajnie. Nie trzeba było. Bardzo mi się podoba, bardzo dziękuję. Teraz Bogi zrobił, to naprawdę kochanie. To ja z Marki. O, dwie Marysie. Zapalimy głosy. Nie? Ja zdjęcie z Marki było zakryte. Nie widać, ani dziękuję. Zostawiam to, dziękuję. Piszę znajomy Artura Andrusa, to się będzie... Chciałem panią zapytać jeszcze, pani Mario, tak? Nie uczestniczy pani ze spotkaniami z politykami, ale takich lżejszych spotkań, nie takich już tylko politycznych. Czy nie zapraszają, czy pani nie życzy sobie? Nie, oni nie zapraszają takich. Też nie powodzenia i wnuka. Jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Tu można, ja mam takie dodatki, że można tu na tym. Krystyna, Gordon, Krystyna. Tak, bo to jest taki...